Dzień dobry, ja nazywam się Grażyna Hajewski, a jestem artystką malarką. Miło mi powitać wszystkich fanów mojego malarstwa i zaprosić na kolejny film z serii zatytułowanej Europejskie pejzaże. Co zachęciło mnie do stworzenia tej serii? Jeździmy po świecie, podziwiamy obce widoki, mniej uwagi poświęcamy europejskim widokom, a i u nas jest co podziwiać. A maluję pejzaż, widok na Brocken, najwyższą górę w Harcu. Górach z przeszłością sięgającą młodych lat naszego globu, które w biegu swojej kariery tworzyły się aż dwa razy i do dziś zachwycają nas swoim pięknem dzikiej natury. Dziś zapraszam przed moje sztalugi, a Państwo będą mieli okazję spojrzeć mi przez ramię, zobaczyć, jak powstaje obraz przeze mnie malowany. Swoją ideę pejzażu, która powstała w mojej głowie jeszcze podczas pobytu w górach, przeniosłam na płótno najpierw w postaci szkicu. Szkicowałam ołówkiem HB, pozostawiając na płótnie bardzo delikatne linie, tak by kolejne warstwy farby olejnej mogły je całkowicie pokryć. W przypadku pejzażu szkic odgrywa istotną rolę, bowiem na tym pierwszym etapie malowania, tworzenia obrazu, ważnym jest prawidłowe rozplanowanie wszystkich albo prawie wszystkich jego elementów. Utworzenie tak zwanej kompozycji, której szczegóły będą ze sobą współpracowały, współgrały, nie przeważając całości w jakąkolwiek stronę. Te zdjęcia Harcu, które zamieściłam obok, odświeżają moje spojrzenie na proporcje oraz pomagają mi w racjonalny sposób odnieść się do zasad perspektywy. Oczywiście proszę nie oczekiwać, że to, co ja namaluję, będzie w 100% zgodne z którymkolwiek z tych zdjęć. Od tego jest kamera fotografa, by zapisać aktualny, taki nieco bezduszny obraz natury. My, artyści malarze, malujemy nie tylko to, co widzą nasze oczy. Na płótnie pozostawiamy również wyraz naszej reakcji na obserwowane. I przeszłam do malowania farbami olejnymi. Niebo maluję w tonacji magenty, bieli i błękitu. Niebo mojego pejzażu jest pochmurne, wypełnione różem magenty, zastanawiające, ale i odsłaniające znajdujące się na szczycie Brocken urządzenia w postaci w pełni zautomatyzowanej stacji meteorologicznej oraz stacji przekaźnikowej, co właściwie należy do rzadkości, bowiem zazwyczaj ten najwyższy szczyt Harcu spowija mglisty tuman nie tylko chmur, ale i germańskiej mitologii, a okoliczni mieszkańcy mówią wówczas, że na Brocken tańczą czarownice. Tak, różne mity i legendy krążące wokół Brocken zdają się wpływać na tutejszą ludność, nakłaniając ją do kultywowania takich obrzędów, jak przypadająca z 31 kwietnia na 1 maja noc Walpurgi, będąca jednocześnie momentem przesilenia wiosennego, kiedy to okoliczni mieszkańcy budują wysokie stosy, na których palą wiklinowo szmaciane kukły, będące uosobieniem niechcianej już zimy. W nadziei, że więcej się nie ukaże. Przynajmniej tego roku. Choć wszyscy wiedzą, że tak nie będzie, bo śnieg leży w górach Harcu przez 3/4 roku. No i przechodzę do malowania szczytów. Zbocza gór Harcu są łagodne, bo to góry z tradycją sięgającą najmłodszych lat naszego globu. Zagadkowe są i piękne w swojej okazałości. Może dlatego nawet dzisiaj, w XXI wieku, utrzymują się tutaj mity i legendy. No cóż, wolność słowa, demokracja, a i towarzyszący temu wszystkiemu dreszczyk emocji. Kiedy zmieniam farbę, ale zamierzam kontynuować malowanie tym samym pędzlem, zanurzam ten pędzel w oleju, po czym wycieram go dokładnie z resztek poprzedniej farby. A czynię tak celem zapobieżenia niezamierzanemu mieszaniu się farb. Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego w tej chwili nakładam na płótno farbę żółtą podstawową? W razie potrzeby nadmiar farby dobrze jest usunąć szmatką. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi w toku malowania. Już zagadka rozwiązana. Podczas oczekiwania, aż farby planu drugiego i trzeciego wyschną, zajmuję się planem pierwszym.
No a może teraz zagadka tej żółtej farby zostanie rozwiązana? No i ponownie przechodzę do planu pierwszego. Przyjęło się mówić, że podstawowymi barwami zimy jest biel i szarość. Ale nie jest tak do końca. Artyści to wiedzą. Czyli wśród Państwa znajdują się artystyczne dusze, które potrafią z szarości zimowego dnia wyodrębnić barwy? Proszę śmiało podzielić się tym ze mną. W komentarzach może? Dobór odpowiedniego pędzla jest bardzo ważny. Także nowy pędzel przed pierwszym użyciem nawilżam w oleju, a potem bardzo dokładnie osuszam, wycierając go szmatką, bo nadmiar oleju nie jest dobry w malarstwie. Właściwie, tak jak wszędzie indziej, nadmiar oleju nie jest dobry. Właściwie wszystko i zawsze powinno dozować się z umiarem i bardzo ostrożnie. No i nadszedł czas, kiedy mogę zająć się malowaniem elementów planu drugiego, ale o tym już w drugiej części tego filmu. To byłoby tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny film. W komentarzach proszę napisać, czy to spojrzenie przez moje ramię i obserwacja, jak powstaje obraz przeze mnie malowany, podobały się Państwu?